Zielony rycerz. Dawno, dawno temu, w wielkim królestwie Kalpon, żył król Duster. Król Duster miał tylko jedną córkę, o imieniu Rachela. Była mu droższa niż cokolwiek na świecie. Każdy, kto ją zobaczył, pomyślał, że wyrośnie na piękną i uroczą kobietę, jak jej matka, która zmarła przy porodzie. Księżniczka Rachela bardzo tęskniła za matką. Król wiedział o tym. Współczuł jej. Pewnego dnia zdarzyło się tak, że w pobliżu królewskiego pałacu zamieszkała szlachetna dama, Lady Trish, i jej mała córeczka, Wonta. Wonta była mniej więcej w tym samym wieku, co księżniczka Rachela. Księżniczka Rachela i Wonta wkrótce się zaprzyjaźniły, a Lady Trish przez większość czasu przebywała w pałacu, opiekując się dwiema dziewczynkami podczas zabawy. Lady Trish była bardzo życzliwa dla księżniczki i traktowała ją z miłością. Księżniczka Rachel i Wonta bawiły się razem, dorastały. W życiu księżniczki wszystko było w porządku. Aż pewnego dnia, gdy przechadzała się przez królewski ogród, Lady Trish podeszła do niej ubrana na podróż. Gdzie wy wyjeżdżacie? Żegnaj, moje dziecko. Muszę cię zostawić i odejść daleko stąd. Co? Tak. A kiedy wrócicie? Obawiam się, że nigdy. Nie! Proszę, nie odchodź! Co ja bez ciebie zrobię? To naprawdę złamało mi serce, kochanie, ale ja muszę odejść. Czy jest coś, co możecie tu zatrzymać? Jest jedna rzecz, ale ona jest niemożliwa do spełnienia. Nie ma rzeczy niemożliwych. Powiedz mi, co to jest, a obiecuję, że to zrobię. Mogę zostać tutaj, jeśli twój ojciec ukoronuje mnie na królową, ale przecież to się nigdy nie stanie. I to wszystko? Daj mi chwilę, zaraz to załatwię. Księżniczka natychmiast poszła do ojca. Ojcze, przyszłam cię prosić, byś poślubił Lady Trish. Jeśli tego nie zrobisz, ona nas opuści, a ja znowu zostanę bez mamy. Proszę, weź ją za żonę, ojcze. Bardzo ją lubię. Król Duster zbladł, kiedy to usłyszał. Nie lubił hrabiny i nie chciał jej poślubić. Ale potem obiecał swojej umierającej żonie, że zawsze zrobi to, o co poprosi go córka. Nie chcę się z nią ożenić, moje dziecko, ale jeśli to sprawi, że będziesz szczęśliwa, to zgadzam się. Księżniczka Rachela była zachwycona. Dziękuję bardzo, ojcze! Jesteś najlepszy! Niedługo potem ślub został uczczony wielką uroczystością, a hrabina została królową. Ale pomimo całej radości, która wypełniła pałac, król wyglądał na smutnego, bo był pewien, że małżeństwo to nie będzie udane. I dokładnie tak się stało. W bardzo krótkim czasie zachowanie Lady Trish w stosunku do księżniczki zaczęło się zmieniać. Była o nią zazdrosna, ponieważ chciała, by to jej własna córka była następczynią tronu. Wkrótce ujawniła swe prawdziwe oblicze. Zamiast mówić życzliwie i czule do księżniczki, jej słowa stały się szorstkie i okrutne. Masz ładną sukienkę na sobie. Chcę, żebyś natychmiast dała ją Woncie. Ale mamo, kocham tę sukienkę. Nie obchodzi mnie to. Jestem królową i nie zapominaj o tym. A teraz zejdź mi z oczu. Zachowanie królowej wobec księżniczki pogarszało się z każdym dniem, aż w końcu księżniczka nie mogła tego już dłużej znieść. Przez cały dzień była smutna i zdenerwowana. Płakała w swoim pokoju. Król był bardzo smutny, widząc cierpienia swojej ukochanej córki. Nie mógł już tego znieść. Postanowił zbudować jej zamek na wyspie, na jeziorze. Oto jest twój własny zamek. Żyj tu szczęśliwie z dala od macochy. Tutaj możesz robić, co chcesz, a ja upewnię się, że twoja macocha nigdy tu nie wejdzie. Bardzo dziękuję, ojcze. Obiecaj mi, że będziesz mnie odwiedzał każdego dnia. Oczywiście, że będę, kochanie. Księżniczka przytuliła ojca. Przez dłuższy czas żyła w spokoju. Każdego dnia stawała się coraz to piękniejsza. Pewnego dnia posłaniec sąsiedniego królestwa przybył, by zaprosić króla Dastera
na zjazdy rycerzy i szlachty. Król Duster przyjął zaproszenie. Przed podróżą poszedł pożegnać się z córką. Kochanie, jadę na wielki zjazd rycerzy i szlachty. Będzie tam wiele wspaniałych sklepów, szczególnie dla księżniczki takiej jak ty. Czy chciałabyś, bym ci coś przywiózł? Niczego nie chcę, ojcze. Ale jeśli pozdrowisz ode mnie zielonego rycerza, to będę wdzięczna. Pewnie, kochanie, zrobię to. Król Duster nigdy nie słyszał o zielonym rycerzu. Ale nie było czasu na zadawanie pytań, dlatego złożył obietnicę i wyruszył w podróż. Podczas swojej podróży wypytywał wszystkich napotkanych o zielonego rycerza. Czy znasz zielonego rycerza? Ale odpowiedź zawsze brzmiała nie. Król Duster zaczął wierzyć, że jego córka myliła się co do istnienia zielonego rycerza. Było mu smutno, że po raz pierwszy poprosiła go o coś, a on nie mógł tego spełnić. Tak dużo o tym myślał, że nie zauważył kierunku, w którym zmierzał jego koń, aż znalazł się w gęstym lesie, w którym nigdy wcześniej nie był. Jeździł i jeździł bez końca. Nie mógł znaleźć wyjścia z lasu. W końcu ujrzał światło i ku jego radości zobaczył mężczyznę. Podjechał do niego. Zgubiłem drogę. Czy możesz powiedzieć mi, gdzie jestem? Jesteś w lesie zielonego rycerza. Król Duster był zachwycony. Gdzie mieszka zielony rycerz? O, niedaleko stąd. Mężczyzna wskazał mu drogę. Król Duster podziękował mu i pojechał dalej. W końcu dotarł do pięknego zamku, stojącego pośrodku ogrodu, w którym znajdowały się fontanny, zbudowane z marmurowych mis. Na skraju marmuru siedział młody, przystojny mężczyzna, od stóp do głów ubrany w zieloną zbroję. Król Duster podszedł do niego. Musisz być zielonym rycerzem. Tak, tak na mnie wołają, ponieważ zawsze jestem ubrany na zielono, ale naprawdę nazywam się Eugeniusz. Cieszę się, że w końcu cię znalazłem. Byłem w drodze na wielki zlot rycerzy i szlachty, ale zgubiłem się, próbując znaleźć twój pałac. O co chciałeś mnie poprosić, panie? Cóż, przyszedłem przekazać pozdrowienia od mojej córki. Nigdy wcześniej nie spotkałem ciebie ani twojej córki. Ale proszę, możesz zostać w moim pałacu na noc. Słońce zachodzi i powrót przez las jest teraz bardzo niewskazany. Król Duster był wdzięczny i przyjął zaproszenie. Następnego ranka, kiedy król Artur miał wyruszyć w podróż do domu, książę Eugeniusz włożył mu do ręki szkatułkę z klejnotów. Wasza wysokość, proszę zanieść ten prezent swojej córce. Zawiera mój portret, a kiedy ją zobaczę, ona mnie pozna. Jestem pewien, że jest tą dziewczyną, którą co noc widuję w swoich snach. Bardzo chciałbym ją poślubić. Król udzielił rycerzowi błogosławieństwa i obiecał, że przekaże podarunek swojej córce. Zaraz potem wyruszył. Kiedy dotarł do jej pałacu, księżniczka Rachela wybiegła do niego. Widziałeś zielonego rycerza? Tak, owszem. Tak naprawdę nazywa się książę Eugeniusz. Książę Eugeniusz? Wow! Poprosił mnie, bym przekazał ci ten prezent, żebyś wiedziała, jak wygląda, gdy się zjawi. Kiedy księżniczka zobaczyła portret, była zachwycona. Rzeczywiście to ten mężczyzna, którego ostatnio widuję w snach. Ojcze, tylko go poślubię jako męża. W porządku, jeśli tego chcesz, kochanie. Ale sugerowałbym, żebyście się najpierw spotkali. Tymczasem upewnij się, że macocha się o tym nie dowie. Wkrótce przybył książę Eugeniusz, który był bardzo przystojny w swojej zielonej zbroi. Księżniczka zakochała się w nim jeszcze bardziej. Kiedy ją zobaczył, rozpoznał od razu dziewczynę, która tak często mu się śniła. Natychmiast poprosił ją, by została jego narzeczoną. Wyjdziesz za mnie? Księżniczka spojrzała w dół i uśmiechnęła się. Tak! Przytulili się. Właśnie wtedy księżniczka Rachela przypomniała sobie radę ojca. Ale posłuchaj, musimy zachować to w tajemnicy przed macochą aż do dnia ślubu. W przeciwnym razie znajdzie sposób, żeby nam przeszkodzić. Jak sobie życzysz, ale nie mogę dłużej trzymać się od ciebie z daleka. Do dnia ślubu będę cię odwiedzał każdego dnia. Będę przychodził wcześnie rano,
i wychodził, gdy będzie ciemno. W ten sposób twoja macocha nigdy się o nas nie dowie. Przez kilka następnych dni książę Eugeniusz odwiedzał księżniczkę każdego dnia. Spędzali z sobą wiele godzin, wędrując przez piękne ogrody, w których mieli pewność, że królowa ich nie zobaczy. Pewnego dnia dziewczyna, która szła rankiem wzdłuż jeziora, dostrzegła, jak książę wiosłuje do zamku księżniczki Racheli, która oczekuje go. Zaraz potem poszła do królowej i powiedziała jej wszystko. Królowa wpadła w furię. Następnego dnia, wczesnym rankiem, królowa wyszła z butelką magicznej mikstury na brzeg jeziora i schowała się za drzewem. Książę Eugeniusz przybył jak zwykle, by spędzić dzień z księżniczką Rachelą, a gdy nastał już prawie zmierzch, poszedł na brzeg i usiadł na łodzi. Nieświadom, że królowa zastosowała magiczną miksturę na całej łodzi, wsiadł do niej i zaczął wiosłować. Ach, ale gorąco! Mając magiczną miksturę na dłoniach, książę Eugeniusz otarł czoło. Mikstura wkrótce zaczęła mieszać się ze skórą i powoli zaczęła zmieniać kolor na zielony. Kiedy książę Eugeniusz dotarł do swojego pałacu, czuł się bardzo chory. Przez kilka następnych dni księżniczka Rachela tęskniła za księciem Eugeniuszem, ale nie przybył z powodu choroby. Nie wiedziała o tym. Czuła się bezradna, ponieważ jej ojciec również wyjechał z królestwa, by odwiedzić innych królów w sprawach handlowych. Siedziała przy otwartym oknie płacząc i czując bardzo duży smutek. Właśnie wtedy przyleciał mały ptak i usiadł na gałęzi drzewa, które stało tuż pod nim. Twój książę jest chory! Musisz do niego natychmiast iść! Co? Co się z nim stało? Nie ma czasu na wyjaśnienia! Po prostu wiedz, że twoja zła macocha użyła na niego magicznej mikstury i teraz żółte zioła w twoim ogrodzie mogą go uratować! Powiedz mi więcej, proszę! Przebierz się za pielęgniarkę z pałacu króla wsi! To jedyny sposób, dzięki któremu będziesz mogła przebywać w pobliżu księcia! Z żółtych ziół ugotuj zupę i daj mu ją! Kiedy skończy jeść miskę, natychmiast wyzdrowieje! Następnego dnia wyszła wcześnie rano przebrana za pielęgniarkę, niosąc ze sobą żółte zioła. Ptak leciał przed nią, by wskazać drogę do pałacu, a kiedy dotarli do niego, księżniczka Rachela natychmiast poszła do najbardziej zaufanej, najstarszej pielęgniarki. Pani, mam na imię Fiona. Przysłał mnie król z wsi, abym pomogła księciu wyzdrowieć. I jak zamierzasz tego dokonać, jeśli zawiedli nawet najlepsi lekarze? Mikstura jest śmiertelna. Serce mi się kraje na myśl, że nikt nie może pomóc księciu. Och, ale ja mogę. To moja ziołowa zupa. Książę po niej natychmiast wyzdrowieje. Dlaczego niby miałabym ci zaufać? A masz jakiś inny wybór? Stara pielęgniarka pomyślała, że warto spróbować. Zgodziła się. W porządku. Możesz iść do księcia i dać mu zupę. Księżniczka Rachela sama nakarmiła chorego księcia. Po zjedzeniu całej miski zupy wyszła na zewnątrz i odczekała trochę czasu. Wkrótce książę Eugeniusz zaczął się pocić i w ciągu kilku chwil całkowicie wyzdrowiał. Kiedy się obudził, księżniczka Rachela wysłała do niego młodą pielęgniarkę z pustą miską zupy w dłoni. Kim jesteś? Czy to ty zrobiłaś zupę, która mnie wyleczyła? Tak. Zatem wybierz jakąkolwiek rzecz jako nagrodę, a otrzymasz ją. Księżniczka Rachela wyuczyła młodą pielęgniarkę, co ma powiedzieć. Chcę być twoją narzeczoną. Przykro mi, ale nie mogę tego zrobić, bo moje serce należy do najpiękniejszej dziewczyny na świecie, która czeka na mnie w swoim pałacu na wyspie. Słysząc to, księżniczka Rachela wbiegła do pokoju księcia i przytuliła go mocno. Młoda pielęgniarka uśmiechnęła się i wyszła. Książę był zachwycony, ale też zdezorientowany. Co się dzieje? Księżniczka Rachela wyjaśniła mu wszystko. Jak to macocha wykorzystała magiczny eliksir, aby się rozchorował. Och, tak się cieszę, że to ty mnie ocaliłaś, kochana. Cieszę się, że wyzdrowiałeś. Obaj chwycili się za ręce i przytulili jeszcze raz. Wkrótce wyprawili huczne wesele.
Król Duster był zachwycony, widząc, że jego córka jest taka szczęśliwa. A jeśli chodzi o królową i jej córkę, wygnał je z królestwa i ostrzegł, by nigdy nie postawili nogi na jego terytorium. Książę Eugeniusz i księżniczka Rachela mieszkali w swoim pałacu na wyspie, a także pomagali królowi Dusterowi w zarządzaniu jego królestwem. Mieszkańcy królestwa byli bardzo, bardzo szczęśliwi.